Witam Was serdecznie, kochani, na dzisiejszym wykładzie. Dzisiaj będę opowiadać Wam o najważniejszych umiejętnościach, które trzeba zdobyć, żeby być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem w XXI wieku. Będzie to zestaw umiejętności, które każdy i każda z was, niezależnie od tego, czy wybierzesz swoją karierę na etacie, czy będziesz chcieć prowadzić swój własny biznes, a może po prostu będziesz człowiekiem, który wybierze sobie alternatywny styl życia, nie będzie się zupełnie, no, nie będzie się zupełnie identyfikować z takim społecznym schematem, w którym po prostu idziesz do szkoły, później idziesz na studia, później rozpoczynasz jakąś pracę, bierzesz kredyt na mieszkanie i po 40 latach przejdziesz na emeryturę, więc słuchajcie. Niezależnie od tego, moi drodzy, jaki wy wybierzecie sobie styl życia, myślę, że ten dzisiejszy właśnie nasz tutaj wykład, nasze dzisiejsze spotkanie będzie wartościowe dla każdego i każdej z was. Więc zacznijmy sobie od pierwszej umiejętności, a jest nią elastyczność i zdolność do tego, żeby dostosować się do zmian. Popatrzcie, kochani, świat zmienia się obecnie szybciej niż kiedykolwiek miało to miejsce wcześniej. O ile jeszcze, na przykład, moi rodzice, którzy już teraz są na emeryturze, oni potrafili pracować w jednej firmie przez kilkadziesiąt lat. Bardzo często ludzie z tego powiedzmy starszego pokolenia, z ludzi, którzy teraz mają po 60-70 lat, to byli ludzie, którzy no, zdobyli jakieś wykształcenie, i później, zgodnie z własnym wykształceniem, czyli jakimiś studiami, które ukończyli, ci ludzie mogli później. Ci ludzie później mogli pracować właśnie przez te 40 lat cały czas w swoim zawodzie, prawda? Często w jednej firmie, w dwóch, może trzech firmach przez całe swoje życie. Teraz zobaczcie, moi drodzy: standardem jest to, że co kilka lat każdy praktycznie zmienia pracę. Standardem jest to, że ludzie tworzą różne biznesy, że to już nie jest tak, że ktoś stworzył jedną firmę i później rozwijają, później przejmuje ją syn, później przejmuje wnuk. Bardzo mało jest takich biznesów. Obecnie przedsiębiorca to jest ktoś, kto ma jedną firmę, po trzech latach zakłada następną, po pięciu następną, później tą pierwszą zamyka, później otwiera dwie kolejne, zamyka znowu drugą i jest to, moi drodzy, cały czas środowisko, w którym właśnie najważniejsza jest ta elastyczność ta jest elastyczność, więc popatrz dla ciebie, ok, pewne umiejętności specjalistyczne, na przykład jeśli zostaniesz lekarzem, no to są umiejętności, które będą służyć ci przez całe życie, ale ty być może będziesz tym lekarzem, który będzie pracować tu, może w jakiejś publicznej klinice, na przykład, żeby zdobywać klientów, tak jak to robią właśnie lekarze. Po godzinach będziesz na przykład pracować w swojej prywatnej klinice, prawda? Jeszcze gdzieś będziesz sobie dorabiać w jakiejś innej. Na przykład, y, czyjeś klinice może za jakiś czas swoją właśnie założysz i rozwiniesz, i staniesz się później menadżerem i dyrektorem tej kliniki, a dla Ciebie będą pracować już inni lekarze. Więc zobaczcie, moi drodzy, jak to się zmienia. I nawet ja mogę na to spokojnie patrzeć, moi drodzy, jako człowiek, który ma już y, no, te 40 lat że jeszcze na przykład 20 lat temu środowisko biznesowo-ekonomiczne było dużo bardziej stabilne. Dużo wiele, więcej rzeczy można było przewidzieć. Dużo więcej rzeczy można było sobie zaplanować właśnie na długi termin i być w miarę pewnym po prostu, że coś będzie szło po naszej myśli. Dzisiaj popatrzcie się, cały czas są gigantyczne zmiany. Ja dopiero, słuchajcie, wszedłem sobie dzisiaj niesamowicie zaskoczony właśnie na, 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 na internet i zobaczyłem, że na przykład z Złoto w Tajlandii w ciągu jednego ty tygodnia poszło 10% do góry. Z czego się dosyć ucieszyłem, słuchajcie, bo kupiłem sobie tego złota tam za kilkadziesiąt tysięcy. Więc jak podliczyłem, to przez dwa lata miałem 30 już 35% zwrotu z inwestycji. Także, także popatrzcie się, jak, jak, jak te zmiany dysta, dynamicznie bardzo następują. Zmiany różnych właśnie aktywów, ceny mieszkań, tu inflacja rośnie, tu inflacja za chwilę spada, prawda? Więc cały czas mamy to środowisko takie rozchuśtane. Oczywiście to jest bardzo w dużej części rozhuśtane przez pewne celowe działania, prawda, różnych grup interesów. Natomiast, natomiast ważnym jest tak, że jeśli Ty spojrzysz teraz na swoje życie w tym środowisku, gdzie różne rzeczy się zmieniają, to właśnie musisz nauczyć się tego, żeby być człowiekiem, który ma tą zdolność dostosowania się do zmian. Czyli z jednej strony ma jakieś umiejętności, na przykład znowu, jeśli nie jesteś lekarzem, ale może jesteś na przykład kimś, kto jest programistą, albo chce być programistą, prawda? To ok, masz te zdolności programistyczne, ale co kilka lat będzie się zmieniać na przykład język, w którym programujesz. Ja moi drodzy, od. Ile to już lat? Od 12 lat mam aplikacje mobilne do nauki języków. Aplikacje, które na początku pisaliśmy na przykład w Native Java, czyli w języku takim, w którym no, podstawowy był język na Androidzie, później przepisaliśmy je na środowisko Kokos, później przepisaliśmy je, później na iOS też były pisane w innym języku, i później przeszliśmy na środowisko Czyli ta sama aplikacja w ciągu 12 lat była pisana w czterech zupełnie językach programowania. I tak samo ty jako programista też nie możesz liczyć na to, że nauczysz się jakiegoś Pythona na przykład, czy czegoś i później przez 30 lat będziesz pisać w tym języku, bo ten język za 5 czy 10 lat już będzie zupełnie nieaktualny. To samo jest, słuchajcie, nawet z działalnością w internecie. Coś, co robisz i działa fantastycznie, nagle przestaje działać. Na przykład, ja na YouTubie, słuchajcie, jeszcze 2-3 lata temu to na każdym filmie miałem po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Dzisiaj po kilka tysięcy, bo pozmieniały się pewne realia. Dzisiaj robię po raz pierwszy transmisję. Słuchajcie, lecimy, moi drodzy, równocześnie. Dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny dzień. Bo dzisiaj lecimy, słuchajcie, po raz pierwszy na zupełnie nowej platformie. Zupełnie nowej platformie, bo lecimy, moi drodzy, na Twitterze. Słuchajcie, jeśli ktoś na przykład ma Twittera, to wrzucę wam tutaj linka na czacie, bo popatrzcie się, założyłem tam profil. W momencie, kiedy Elon Musk go przejął, to stwierdziłem, że być może będą to pierwsze wolne media. I na tym, słuchajcie, Twitterze czy X-ie teraz, po raz pierwszy właśnie odpaliłem live'a i widzę, wszystko działa mam nadzieję dobrze. Napiszcie mi tutaj, moi drodzy, jeśli ktoś z Was używa właśnie tego x czyli Twittera, to dajcie mi znać, czy wszystko tam działa dobrze. Zresztą na YouTubie i na Facebooku też dajcie mi znać, czy wszystko działa OK, bo widzę, razem już mamy, popatrzcie się, 72 osoby na Facebooku. Mamy już 66 osób na YouTubie i widzę na tym świeżutkim Twitterku, gdzie dopiero założyłem konto, już 5 osób na żywo to ogląda. Także dajcie znać, słuchajcie, i też, przy... o już 6 osób, proszę bardzo. Dajcie mi znać, moi drodzy, czy wszystko jest dobrze z jakością dźwięku i obrazu, bo mówię, mój Laptop teraz już jest rozgrzany do czerwoności, bo leci trzy transmisje na żywo yy, równocześnie. Natomiast o jednej rzeczy jeszcze, zanim przejdziemy do następnego punktu, chcę Wam przypomnieć, żebyście wrzucili łapę w górę. Czy serducho? Widzę na Twitterze, są serduszka. Na YouTube są łapki w górę. Na Facebooku są i łapki w górę, i w serduszka. Natomiast chodzi o te reakcje, bo one bardzo pomagają, żeby właśnie napompować yy, te algorytmy mediów społecznościowych. Więc jeśli doceniacie moją pracę, jeśli moi drodzy, podoba Wam się to, co dla Was tutaj robię, przekazuję Pokazując wam właśnie bardzo cenną wiedzę, to bardzo proszę wrzućcie tą łapę w górę, nic was to nie kosztuje. Pół sekundy waszego czasu, a ja będę wam za to bardzo wdzięczny. No i oczywiście też, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, udostępnijcie tą transmisję. Czy właśnie na Xie, czy na Facebooku, czy na jakimkolwiek innym innym miejscu, będę wam za to bardzo wdzięczny, moi drodzy. Właśnie za to wsparcie i za tą pomoc. A my lecimy dalej, słuchajcie, bo dopiero się rozkręcamy tutaj. Dajcie znać, Bartek pisze, że coś ma problem na YouTubie. Spróbuj sobie może odświeżyć stronę. Słuchaj, bo wszystko powinno być, Bartek, ok. Z tego co widzę, wszystko powinno być tutaj ok. Powinno wszystko działać. Natomiast dajcie mi znać też, jeśli ktoś z Was jest tu na Twitterze, napiszcie w komentarzu, czy jest wszystko ok. Na Facebooku chyba też powinno działać. Więc lecimy dalej w takim razie. Techniczne sprawy załatwione. Popatrzcie się. Kolejna rzecz, czyli pierwsza rzecz, podsumowując, moi drodzy, to dostosowanie dostosowanie się do zmian. Ta elastyczność to wyrobienie w sobie przede wszystkim takiego przekonania, że ty potrafisz uczyć się nowych rzeczy, że potrafisz dostosować się do zmian, że jeśli coś w twoim życiu przestaje działać, to szukasz nowych rozwiązań, nie załamujesz się, akceptujesz to, że rzeczywistość zmienia się szybko i będzie się zmieniać jeszcze szybciej i po prostu dostosowujesz się do tych zmian. Ja mówię, jestem bardzo ciekawy, podekscytowany, co to z tego wyjdzie. Słuchajcie, widzę 11 osób już na tym ich się na Twitterze, więc bardzo mnie to cieszy. Jak na pierwszą transmisję, naprawdę jest cudownie. Dziękuję Wam za to, że jesteście tutaj ze mną. O 12 osób, proszę bardzo, fantastycznie. Natomiast popatrzcie się, moi drodzy, więc, więc ja tak samo, słuchajcie, ja już pomagam ludziom od ponad 20 lat i formy, w jakich ludziom pomagałem. Zmieniały się. Na początku to były kameralne szkolenia na 5, 10, 20, 30 osób. Były później szkolenia online, zestawy na płytach DVD, które sprzedawaliśmy. Słuchajcie, wydałem takich płyt chyba z Janem Gajosem ze 30 albo ze 40. Gdzie właśnie w ten sposób sprzedawaliśmy na Allegro i poprzez nasze strony internetowe szkolenia. Plus prowadziliśmy szkolenia na żywo. Później zaczęliśmy e, tworzyć programy online, czyli właśnie programy, które już nie były sprzedawane na płytach. Po drodze jeszcze były książki, e, równocześnie jeszcze powstały szkoły wygranych, powstały wielkie projekty takie jak Wyzwanie 90 dni, teraz Transformacja 90 dni. Więc popatrzcie, że tak samo ja mimo że przekazuję od ponad 20 lat tą wiedzę, to przeszło to już tak wiele różnych form. I cały czas to się zmienia. Natomiast dla mnie celem jest to, żebyście Wy, moi drodzy, mogli mieć lepsze życie, żebyście stosowali to, czego ja was uczę, żebyście tą wiedzę, moi drodzy, doceniali, żebyście tą wiedzę przede wszystkim właśnie zastosowali w praktyce. Dlatego staram się szukać nowych rozwiązań, nowych sposobów, jak do was dotrzeć Ta, dotrzeć tak, żeby było, wam było wygodnie. Tak jak mówię, wiem, że TikTok jest popularny, ale do TikToka się nie przekonałem jeszcze. Niestety ilość głupot, które tam są, po prostu mnie przerażają, moi drodzy, żeby wejść iść tam i zacząć go zdobywać mówię mój pracownik coś tam czasem wrzuca ale ja tam niestety no nie mogę na tą platformę wchodzić no wie do Twittera się przekonałem z tego powodu bo po prostu Elon Musk przejął tą platformę i obiecał że będzie tam wolność słowa więc może to będzie pierwsze miejsce w którym będą specjalne livey gdzie nie będę musiał y Gryź się w język i cały czas uważać na słowa, żeby nie użyć przypadkiem jakiegoś koloru takiego i żeby nas nie zbanowali, za wiadomo, co, jak użyję takiego koloru, jaki tu widzicie na pilocie. No, <laughs> wiecie o co chodzi. No, więc, moi drodzy, słuchajcie, idąc, popatrzcie się dalej, więc mamy to dostosowanie się do zmian. Ale z tym łączy się druga umiejętność, którą dzisiaj chcę wam przedstawić. A jest to właśnie umiejętność zdobywania nowych. Dobra, masło maślane. Jest to zdobywanie nowych umiejętności i informacji. Czyli umiejętność do tego, że ty potrafisz uczyć się cały czas nowych rzeczy. Moi drodzy, ja mogę Wam powiedzieć szczerze, że główny, głównym chyba takim powodem, dlaczego udało mi się w życiu osiągnąć tak wielki sukces, że mogę w wieku 40 lat, ale już robię to od lat, prawda? Natomiast, że teraz, popatrzcie dzisiaj, w tym roku 2024, ja. Siedzę sobie w moim domu 1200 m2 na tropikalnej wyspie. Dom ten jest wart teraz spokojnie 12-14 milionów. Że mam nieruchomości różne, które zapewniają mi właśnie wolność finansową. Mam cudowną żonę, wspaniałą żonę, wspaniałe dzieci, wspaniałych przyjaciół dookoła mnie. Robię to, co kocham, z pasją, jak widzicie zresztą, więc, więc znalazłem po prostu coś, co jest misją mojego życia. Jestem niesamowicie szczęśliwym i spełnionym człowiekiem, ale mogę Wam powiedzieć szczerze, że to wszystko, co osiągnąłem, w dużej mierze zawdzięczam temu, że właśnie ja pokochałem uczenie się. Że pokochałem uczenie się nowych umiejętności i absolutnie wszystko, łącznie z tą moją żoną. Tak jest. Bo nauczyłem się, jak zarabia się pieniądze. Nauczyłem się, jak robi się biznes. Nauczyłem się, jak działać w informatyce i w programowaniu i tworzyć oprogramowanie. Nauczyłem się, jak inwestować. Nauczyłem się, jak zarządzać swoimi własnymi pieniędzmi, ale również pieniędzmi, finansami w moich firmach. Nauczyłem się, moi drodzy, tego, w jaki sposób sam mam siebie ogarnąć? Przecież te rzeczy, których ja was uczę w wyzwaniu 90 dni, to jest coś, co było podwaliną mojego sukcesu. To wszystko co tam macie w wyzwaniu 90 dni, to jest zebranie tego, w jaki sposób ja zbudowałem tego człowieka, którego wy widzicie tutaj po drugiej stronie ekranu, swojego telefonu, tableta, komputera czy telewizora, zależy kto gdzie ogląda. Zresztą napiszcie moi drodzy, na jakim urządzeniu oglądacie, bo ciekawi mnie to teraz, statystyki statystykami, ale ci z was, którzy są aktywni, którzy oglądają dzisiaj tutaj tą transmisję, napiszcie mi proszę na czacie, na czym oglądacie, czy na telefonie, czy na tablecie, na komputerze, na telewizorze, ze smart TV, a może jeszcze na jakiejś innej rzeczy, o której nawet nie mam pojęcia, może jest to, nie wiem, lodówka ze smart, smart lodówka, czy coś innego, może w samochodzie, w Tesli ktoś ogląda na przykład na ekranie, więc dajcie znać tutaj, bo popatrzcie się, moi drodzy. Popatrzcie się, moi drodzy. Dla mnie to wszystko właśnie było coś, że ja się tego nauczyłem. Nawet te związki. Dlaczego wymyślicie, moi drodzy, ja napisałem książki o relacjach damsko-męskich, które przeczytało tam kilkadziesiąt tysięcy osób. I pomogłem tak wielu osobom, dlatego, bo sam się musiałem tego nauczyć. I dlatego powiedziałem, że nawet, że mam taką cudowną, wspaniałą żonę, to też, żeby zdobyć jej serce, to były umiejętności, żeby stać się człowiekiem takim, jakim jestem, ale też poznać te umiejętności damsko-męskie i umieć właśnie odnajdywać się w nich, prawda? Umieć sobie radzić po prostu w tym świecie umiejętności damsko-męskich. Tego też musiałem się nauczyć. Musiałem nauczyć się, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, z samym sobą. Ja gradzić sobie moi drodzy z, z własną psychiką. To jest wszystko to czego się nauczyłem, ale ja uczę się dalej moi drodzy. Uczę się teraz innych rzeczy, które mnie ciekawią, pasjonują w życiu. Zbudowałem właśnie, słuchajcie, ogród razem z moją żoną. Zajęło nam to półtora roku, żeby stworzyć wymarzony ogród dookoła naszego domu. Pewnie jeszcze coś tam dołożymy, ale już jest i tak pięknie i bajkowo i magicznie. I tego też musiałem się nauczyć. Jak dbać o te rośliny? Jak dbać o trawę, którą tam posialiśmy? Jak wybudować te wszystkie rzeczy? Bo słuchajcie, oczywiście są tutaj fachowcy w Tajlandii, no ale wiecie, to tacy fachowcy jak w Polsce byli w latach 80., nie? czy w 90., więc trzeba patrzeć im na ręce cały czas, żeby po prostu zrobili coś dobrze. I ja się też czego musiałem nauczyć. Gdy wykonaliśmy kilkaset renowacji naszego domu, ja też musiałem się nauczyć, jak się robi rury, jak się robi system pomp do basenu. Mamy w domu pomp chyba już teraz Z12, bo dwie do basenu, dwie do wody, dwie do ryb. Jedna do jacuzzi, raz, dwa, dwie do zraszaczy, jedna jeszcze do takiego zbiornika, no to nie 12, sorry, 10 pomp mamy w domu, musiałem się nauczyć jak to ma funkcjonować, żeby mi goście tego nie spartolili roboty, nie? Musiałem się nauczyć, jak się robi elektrykę, jak się buduje fundamenty, jak budowaliśmy tarasy, inne rzeczy, jak się uszczelnia, jak się kładzie płytki. Sam płytki na tarasie musiałem położyć, bo goście nie potrafili ich położyć prosto. Więc tego też się nauczyłem i popatrzcie się moi drodzy, dlaczego ja wam to wymieniam? Nie po to, żeby się chwalić, ale żeby chociaż mogę być z tego dumny, nie? Bo ja uważam, że naprawdę nauka to jest wartość. Nie wiem czy wiecie, że w Tajlandii na przykład, w Tajlandii moi drodzy, książki nie wolno położyć na podłodze. Ja mam tutaj za mną, popatrzcie się tutaj w, w gabinecie, mam tutaj mnóstwo książek, i one wszystkie leżą na półce. Na półkach, bo w Tajlandii mnie żona tego uczyła, że nie wolno książki położyć na podłodze. Bo książka to jest coś dla nich taka może nie rzecz święta, ale rzecz, którą darzą naprawdę dużym szacunkiem. Nie depta się po książce, nie, nie kładzie się jej na podłodze. Kładzie się ją na półce, na stole czy gdzieś, nie niszczy się książki i tak dalej, bo tam jest wiedza. A wiedza, moi drodzy, to jest wartość. Popatrzcie się, jakie to jest ciekawe. Tu w Tajlandii nauczyciel to nie jest ktoś tak jak. No, w Polsce różnie to bywa. Szanuje się albo się nie szanuje tych różnych nauczycieli i wykładowców. Nie, nie wszyscy też zasługują na ten szacunek, ale tutaj to naprawdę do nauczyciela to się tak podchodzi. Sawari kap Tak się w Tajlandii, słuchajcie, podchodzi do nauczyciela. Szanuje się go, bo on po prostu ma wiedzę i on przekazuje tą wiedzę, nie? Mimo tego, że ten system edukacji w Tajlandii nie działa najlepiej. Dużo gorzej, myślę, działa niż na przykład w Polsce, to, to ludzie naprawdę darzą tych nauczycieli po prostu tutaj właśnie ogromnym szacunkiem, nie? I teraz popatrzcie się. Ja Wam dlatego o tym mówię, moi drodzy, bo chcę Was zachęcić do tego, żebyście Wy też zaczęli być bardziej ciekawi świata, żebyście zaczęli bardziej podchodzić do tego świata, do różnych rzeczy, których możecie się nauczyć, z taką ogromną dociekliwością, jak małe dziecko. Słuchajcie, ja buduję teraz na przykład z moim synkiem pięcioletnim, budujemy ogromne Lego, nie? Ogromne Lego, y, takie, które przekłada piłki na różne sposoby. To są takie fajne, teraz ludzie tworzą zestawy sami, bo to jest nie zestaw oryginalny od Lego, tylko ludzie, ktoś to zaprojektował, zresztą Polak to zaprojektował, nie? I nawet kurczę bym to gdzieś znalazł i bym wam pokazał, ale chyba nie znajdę tego. Nie, znajdę, słuchajcie. Znajdę i wam pokażę, co budujemy z moim synkiem. To wam pokażę, i to jest zestaw, który Polak. Zap ja nawet nie wiedziałem, bo ja to z Chin kupiłem, ale później, jak zacząłem dociekać kurczę, kto to taki fajny zestaw stworzył. To się okazało, słuchajcie, że to. że to właśnie Polak. Popatrzcie się, moi drodzy, mogę wam tu pokazać, kurczę, bo to jest naprawdę ciekawe. Chociaż nie wiem, czy za prawa autorskie, dobra, pokażę wam tylko obrazek, ale to jest w każdym razie, no taka maszynka, takie coś poczekajcie, tylko to odpalę. O, właśnie. Popatrzcie, moi drodzy, to jest, to jest coś takiego, cyk, to już powinno być. Na YouTubie, za chwilę widać, na, na Facebooku i cyk na, na X. No to właśnie taką maszynę budujemy, słuchajcie, z moim synkiem, właśnie, która z Lego technik, po prostu, jak na pięciolatka, to ja wiem, że to jest skomplikowane, więc mu trochę tam pomagam, ale jest to niesamowicie ciekawa, po prostu sprzęt, różne, właśnie takie zaawansowane z Lego, o, właśnie, tutaj takie fajne, jak to się kurczę nazywa, nawet przekładnie i tak dalej, różne, różne dosyć zaawansowane rzeczy, nie? I mnie to bardzo cieszy, że on na przykład złapał też do tego zajawkę. Ja mam zajawkę oczywiście, bo zawsze chciałem mieć dużo tego Lego, więc wiecie jak to jest? Ci z was, którzy mają dzieci, to często zauważyli, że kupują zabawki często dla siebie, a nie dla swoich dzieci, nie? Więc ja też tego Lego czerpię ogromną przyjemność. Natomiast moi drodzy, właśnie o to chodzi, że chcę mojego syna nauczyć tej miłości do nauki, do miłości do tego właśnie, żeby być dociekliwym, nie? Żeby się czegoś uczyć. Ja widzę, on to łapie. On co chwilę mnie pyta o różne rzeczy, on się czegoś nauczyć. Lidia pyta, ja to akurat zamówiłem na Ali Ekspresie ten zestaw, jakiś, nie wiem, 200 zł na polskie kosztowa, więc bardzo tanie, bo mówię, to jest gigantyczny zestaw. Chyba tam, nie wiem, tysiące, ile tych klocków, tysiące jest, nie tam, więc jest naprawdę fajna rzecz, fajna rzecz. Natomiast, natomiast wracając do naszego tematu, bo trochę z tym Lego, słuchajcie, tutaj popłynąłem dalej, to popatrzcie się. Jeśli ty potrafisz pokochać naukę, ale naukę na własny, na, na, na własną rękę. Czyli nie to, że będziesz robić 17 wiesz, fakultetów na studiach, bo to niekoniecznie faktycznie cię wielu rzeczy nauczy, ale to, że sam będziesz się chciał czegoś nauczyć, będziesz dociekliwy, jak to działa. Ja słuchajcie, ja przychodzę, jak nawet mam tych robotników w ogrodzie, nie? jak oni tam coś budują, to ja siedzę tam czasem cały dzień z nimi i się patrzę, jak oni to robią, jak to powinno być. I pytam ich, zadaję pytania, nie? Bo całkiem dobrze się po tajsku komunikuję, więc ich pytam, dlaczego to jest tak? A czemu to, a czemu to tak nie tak? Wchodzę na YouTube'a później i patrzę, czy on na pewno dobrze to robi. A jak nie robi dobrze, to mówię, hej, tutaj powinniśmy to to, to, to i to podmienić. Proszę tak zrobić, nie? <grym> może nie z roszczeniowością, że płacę, to wymagam jak wielki pan, tylko go proszę po prostu, no widziałem, że to tak, zróbmy to tak, czy możemy to zrobić, czy może pan to zrobić w ten sposób, a nie trochę inny. nie? No więc popatrzcie się, to jest właśnie to, że ja sam się tego wszystkiego uczę. I teraz ty, jeśli ty pokocha Naukę. Jeśli ty nauczysz się tego, jak zdobywać wiedzę, jak zdobywać nowe umiejętności, to do końca swojego życia będzie przed tobą niesamowity, wręcz nieograniczony potencjał. Bo dla mnie, słuchajcie, jedno z najważniejszych przekonań w moim życiu, któremu tak jak wam mówię, zawdzięczam to życie, to jest przekonanie, że mogę się wszystkiego nauczyć, nie przekonanie, że wiem wszystko. Bo wiecie jak to jest? Człowiek im więcej wie, tym więcej dostrzega, że nie wie, prawda? Jak to jest wiem, że nic nie wiem? Stare właśnie, stare takie przysłowie. Natomiast, czy, czy tam stary cytat. Natomiast ja uwierzyłem w to, słuchajcie, bardzo dawno temu, że jak chcę, to się mogę wszystkiego nauczyć. To jest tylko kwestia czasu i wysiłku, który w to włożę. I teraz ty masz tak samo. Nawet jeśli dzisiaj, być może w jakim jesteście wieku, moi drodzy, dajcie mi tu znać, w jakim jesteście wieku, ile macie lat. Bo może dzisiaj ty masz lat 40, może 50, może 60, może 70. Troszeczkę wydaje ci się, że świat szybko poszedł do przodu. A może masz nawet 30 albo 35, ale już nie ogarniasz tego, co się dzieje, kurczę, w internecie, nie? I być może na przykład przespałeś kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o rozwój technologii, czy rozwój właśnie różnych umiejętności zawodowych. I wydaje ci się, że jesteś człowiekiem, który, kurczę, kto z was tak ma, moi drodzy, napiszcie tutaj, nie? Dajcie mi znać. Gdzie w ogóle jest, słuchajcie ten czat, kurczę na Twitterze, bo ja próbuję tutaj znaleźć, i albo nikt nic nie pisze. Naprawdę, staram się tutaj znaleźć, yy, gdzie tu jest czat na tym Twitterze. Jak mi ktoś podpowie, czy ktoś z Was kiedyś robił live'a na Twitterze, to naprawdę jest nowa rzecz <gryw> dla mnie. Natomiast widzę, że nikt tam nic nie pisze, słuchajcie, jest 12 osób. Mamy natomiast, natomiast widzę, że ten, że nikt tu nic nie napisał, więc próbuję znaleźć, natomiast widzę tu na czacie, dajcie mi znać, moi drodzy, kto tak z was ma, że trochę czuje właśnie, że przespał ten może boom technologiczny, że zaspał, że tu już sztuczna inteligencja, a tu już ludzie wykorzystują sztuczną inteligencję do wszystkiego, a ty kurcze jesteś gdzieś z tyłu i trochę tak czujesz, że może już za późno nawet, bo już ich nie dogonisz. To moi drodzy, mam dobrą wiadomość dla was, spokojnie możecie wszystko dogonić. Naprawdę możecie wszystko dogonić. Darla pyta, czy warto iść na studia w obecnych czasach. Darla, myślę, że tak. Z jednego prostego powodu, że studia w Polsce są za darmo. Słuchaj, studia w Polsce są niedoceniane, bo właśnie są za darmo i wszyscy prawie w Polsce już teraz mają magistra. A niektórzy to mają po dwa albo po trzy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych studia kosztują tyle pieniędzy, że ludzie, którzy mają po 40-50 lat, dalej spłacają kredyty na studia. Ja mam na przykład przyjaciela, tutaj mój najlepszy przyjaciel Krek, on ma córkę, która ma około tam chyba 46 lat i jego córka do dzisiaj spłaca kredyt studencki, który wzięła, żeby zrobić studia. A pracuje naprawdę aktywnie, nie przepieprza pieniędzy, mądrze nimi zarządza, natomiast tam studia są tak drogie i w różnych miejscach na świecie studia są tak drogie. Słuchajcie, u nas nawet tutaj w Tajlandii prywatna szkoła, podstawówka czy liceum kosztuje 120 tysięcy złotych rocznie, dychę miesięcznie. To jest przerażające. 10 tysięcy złotych miesięcznie płacisz za drugą klasę podstawówki na przykład dla dziecka. Więc edukacja na świecie kosztuje gigantyczne pieniądze. I dlatego warto iść na studia, bo ten twój papier może ci się kiedyś przydać. Mi się na przykład studia, powiem wam, gdzie mi się przydały. No ja od 22 lat ponad e, prowadzę swoje własne biznesy. Więc nie musiałem składać CV, nie musiałem nikomu machać tym dyplomem z Uniwersytetu... E, a skończyłem na Kierunku y, Zarządzanie inform y, skończyłem Kierunek Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego specjalność Zarządzanie Informacjami. Teraz zrobiłem kiedy to już z półtora roku temu skończyłem studia doktoranckie z psychologii w edukacji na Uniwersytecie California Coast University w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeszcze teraz jestem w trakcie właśnie pisania doktoratu i mi to trochę ciężko idzie, słuchajcie, no bo jest to niełatwa sprawa, ale spokojnie, dam sobie radę. Natomiast natomiast mi się przydały na przykład Studia do tego, że jakbym nie miał wyższego wykształcenia, to bardzo trudno byłoby mi tutaj zrobić po pierwsze pozwolenie na pracę i wizę biznesową w Tajlandii, którą już mam od prawie 12 lat. Bardzo ciężko byłoby mi być dyrektorem zarządzającym w firmie swojej własnej, czyli faktycznie być właścicielem tej firmy i podejmować decyzje. Różne, nie? jakbym nie miał tego wyższego wykształcenia, i bardzo trudno byłoby mi zrobić rezydenturę Tajlandii, którą już mam od kilku lat, i bardzo trudno byłoby mi zrobić tajskie obywatelstwo, w którego trakcie jestem teraz, no już czekam w zasadzie na dwa podpisy dwóch bardzo ważnych, no jednej najważniejszej osoby w Tajlandii, czyli króla Tajlandii. On będzie tą ostatnią osobą, która podpisze moje obywatelstwo i wtedy zostanę tajem. Tajem polakiem, bo polskiego obywatelstwa nie zamierzam się na razie zrzekać, <laughs> więc będę mieć dwa po prostu, tak, moje dzieci. Moje dzieci na przykład mają polski paszport, Tajski. Natomiast tu mi się przydało, moi drodzy, to, to, to wykształcenie plus uważam, że czegoś tam ogólnie się nauczyłem na tych studiach, może nie były to umiejętności jakoś bardzo praktyczne, ale jednak sporo rzeczy tam się nauczyłem, zwłaszcza robiąc doktorat właśnie z tej psychologii. Także ja polecam i tak, żeby zrobić studia, niekoniecznie jakieś najtrudniejsze, niekoniecznie na tych studiach. Yy, Poświęcić te 5 lat tylko na naukę, bo to odradzam. Polecam wam, że jak najlepiej robicie studia, to żeby równocześnie już jakiś zacząć robić biznes od pierwszego roku, nawet albo na przykład już zdobywać doświadczenie zawodowe. Także jak kończysz studia, to już jesteś na, na rozpędzie, wchodzisz po prostu i już, już kurczę, kontynuujesz tą swoją ścieżkę kariery, a nie dopiero zastanawiasz się jako bezrobotny, co ze sobą zrobić. Natomiast Natomiast. Najważniejsze to są wszystkie te umiejętności. Emilia pisze, będziesz polskim tajniakiem. Ja, może będę tajskim tajniakiem. Skąd wiesz, Emilia? A może nie będę żadnym tajniakiem, bo nie interesują mnie te rzeczy i po prostu będę szczęśliwym człowiekiem, który dalej ludziom przekazuje inspirację, wiedzę i motywację do działania. Myślę, Emilia, że tak będzie. Nie zamierzam tutaj wtajniakować ani w jedną, ani w drugą stronę. Jak widzicie, jestem bardzo otwarty i tajniakiem mógłby, nie mógłbym być, no bo tutaj. Wszystko, wy wykładam kawę na ławę swojego życia. Natomiast moi drodzy, popatrzcie, od Piotr pisze: Ja bym poszedł na studia takie, które lubię, po prostu, żeby spędzić dobrze czas. No i dostać ten, tak mówię, dyplom, który może ci się po prostu w życiu przydać. To warto po to przede wszystkim zrobić te studia, bo nigdy nie wiesz, gdzie Twoja ścieżka życia Cię nie poprowadzi i kiedy Ci się ten dyplom nie przyda. No więc to jest kolejna umiejętność. Kolejna rzecz, moi drodzy, kolejna bardzo ważna rzecz to jest umiejętność przekonywania i inspirowania innych ludzi. O no właśnie, bo popatrzcie się. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, umiejętność, właśnie komunikacji interpersonalnej umiejętność tego, żeby przemawiać do innych ludzi umiejętność tego, żeby docierać do innych ludzi żeby ich przekonać do jakiejś idei, do jakiegoś produktu, do jakiejś usługi, do jakiejś wartości. To jest bardzo ważna umiejętność, która jest bardzo ceniona i będzie ceniona coraz bardziej. Popatrzcie się, zwłaszcza to. Właśnie do tych najmłodszych z Was, bo widzę, że tutaj napisaliście i nie macie lat, więc widzę, są tutaj osoby i od najmłodszy tutaj, kto jest najmłodszy z tych wszystkich, którzy napisali? Widzę sporty, home na YouTubie, 19 lat, to chyba jesteś kolego najmłodszy dzisiaj, a najstarsza osoba jest Ela, która ma 65 lat, jest Halina, 57. Fantastycznie, bardzo się cieszę, że taki jest przekrój. Nawet na moich niedzielnych szkoleniach to jest przekrój mniej więcej od 15 do tam 75 roku życia. Także bardzo się cieszę, że, no. W tak różnym wieku mnie słuchacie, bo myślę, że ta wiedza, którą wam przekazuję, jest po prostu i ponadczasowa, ale jest też, moi drodzy, właśnie przeznaczona i do tych osób najmłodszych, i do tych osób, które już sporą część życia mają za sobą, nie? Natomiast natomiast, moi drodzy, popatrzcie się, to co się dzieje z ludźmi teraz? No, ludzie coraz bardziej są w co wciągnięci, w to, w to, w to urządzenie, w telefon, nie? Siedzą na tych telefonach, siedzą w internecie i przez to tracą niestety właśnie zdolności komunikacji. Tracą te zdolności komunikacji, które są bardzo ważne, bo w większości zawodów, a już na pewno pod względem czy to budowania biznesu, zarządzania ludźmi, dogadywania się z klientami, z dostawcami, czy nawet przy budowaniu tradycyjnej kariery na etacie, to cały czas komunikujesz się z ludźmi. I w dużym stopniu to, jak będzie poruszać się Twoja ścieżka kariery i jak szybko będzie po prostu ta ścieżka kariery lecieć do góry łącznie z Twoimi zarobkami, bo to też przecież jest ważne, to będzie zależeć w ogromnym stopniu właśnie od tego, jak się potrafisz komunikować i dogadywać z ludźmi, i przekonywać ich do swoich idei. Nie wierzysz? No to posłuchaj, popatrz je. Idziesz do pracy. Czy dostaniesz tą pracę czy nie? Od czego zależy? Od twoich skończonych studiów, od doświadczenia? No nie do końca. Jakby tak było, to by nie marnowali ludzie w firmach ogromnych pieniędzy na firmy HR-owe, nie marnowaliby w firmach ogromnej ilości czasu, żeby przesłuchiwać setki kandydatów często na jedno miejsce. Jeśli można by spojrzeć na CV i zobaczyć faktycznie no ten ma zrobione tutaj fajne studia, tu tu 3, tu 5, tu 7 lat doświadczenia, no to go zatrudniamy. No nie? Wszystko się okazuje na tej rozmowie. Bo twoje umiejętności, te praktyczne, nie? Na przykład, że będziesz dobrym menadżerem, czy będziesz dobrym sprzedawcą, czy będziesz dobrym konsultantem, czy dobrą księgową, czy, czy, czy jeszcze coś innego, to, to jest jedna sprawa. Ale równie ważne jest to, jak ty zaprezentujesz swoją osobowość. Jak będziesz potrafił tych ludzi właśnie przekonać do tego, jaki jesteś, nie? Do tego, jaki jesteś. I tu już się zaczyna, patrzcie, przed samym startem pracy, nawet to już jest ważne. A później, czy potrafisz przekonać swojego szefa do tego, że należy ci się podwyżka, że zasłużyłeś na podwyżkę, że należy ci się awans, że za, zasłużyłeś na awans, że należy ci się zaufanie, żebyś na przykład mógł zarządzać większą ilością ludzi i poszedł na to wyższe stanowisko? To jest wszystko komunikacja między, międzyludzka. To jest wszystko przemawianie, mówienie do ludzi. Kolejna sprawa to jest to, jak prowadzisz przecież biznes. To musisz być sprzedawcą albo komunikować się ze swoimi sprzedawcami, ze swoim zespołem, zatrudniać ludzi, zadbać o ich motywację, przekonać ich do tego, że warto być w Twojej firmie przez lata i zainwestować swoje emocje, czas, prawda, właśnie w tą firmę. To wszystko, moi drodzy, są umiejętności komunikacji, przekonanie klienta do Twojego produktu czy usługi. Ale nawet pomijając, słuchajcie, to życie zawodowe, bo przecież nie tylko nim żyjemy. To przekonanie Twojego dziecka, żeby właśnie chciało się uczyć, żeby chciało się rozwijać, żeby wybrało dobrą ścieżkę jakąś w życiu, żeby nie popadło w dragi, czy jakieś inne używki, czy w jakąś patologię, żeby nie siedziało całymi dniami na telefonie i tak TikToku, tylko wyszło z domu i zobaczyło jak wygląda pięknie prawdziwy świat, to też wymaga umiejętności przekonywania, żeby dotrzeć do tego młodego człowieka. Przekonanie Twojej żony, żeby została Twoją żoną, czy męża przekonanie no moi drodzy to są rzeczy niesamowicie istotne a właśnie w kontekście tego że ludziom te umiejętności zanikają coraz częściej to ty możesz mieć właśnie znakomitą znakomitą już przewagę nad wszystkimi innymi ludźmi dookoła ciebie możesz mieć znakomitą przewagę bo im oni gorzej się komunikują a jak ty się nauczysz komunikować to tym tym będziesz bardziej cenionym pracownikiem przyjacielem ojcem, mężem, kolegą, kumplem, człowiekiem. Bo zobaczcie właśnie to, że inni ludzie tracą tą umiejętność, tą zdolność właśnie porozumiewania się i tworzenia relacji. To dla Was może być dobra wiadomość, bo jak Ty się tego nauczysz i będziesz w tym dobry, a można się tego nauczyć, ja się tego nauczyłem, słuchajcie. Ja byłem w podstawówce tępiony przez dzieciaki, więc nabyłem takiego strachu przed ludźmi, że później przez podstawówce mi ciężko było z kimkolwiek się dogadać. Bałem się ludzi, nie potrafiłem zupełnie tego robić, miałem tiki nerwowe i tak dalej. No po prostu dramat, słuchajcie. I właśnie w wieku 17-18 lat, kiedy zacząłem interesować się rozwojem osobistym psychologią, kiedy zacząłem budować właśnie sam świadomie tego człowieka, którego dzisiaj wy tu widzicie, to nauczyłem się, jak się doskonale komunikować z ludźmi, jak tworzyć relacje tam z biznesowe i z moimi klientami, z moimi kursantami, z, 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 z moimi przyjaciółmi. Tego wszystkiego ja się nauczyłem, dlatego ja wiem, że się można tego nauczyć. I nikt mi tutaj nie będzie wciskał, że z tym się trzeba urodzić. Oczywiście niektórzy ludzie, może nie tyle się z tym rodzą, ale po prostu mają tak no, dzieciństwo ukształtowane, że nauczą się sami tych umiejętności. A niektórzy, tak jak ja, muszą po prostu tą umiejętność zdobyć. I teraz Ty być może też potrzebujesz tą umiejętność zdobyć. No to droga, wolna, proszę bardzo, zacznij działać, zacznij się tego uczyć. Rafał tu pyta: Cześć Krzysiek, czy będzie trzecia światowa? I kiedy. No, nie mogę użyć tutaj pewnego słowa, no bo już by tam transmisję tutaj zbanowali. I kiedy się zakończy względny kryzys? Rafał, ja jakiegoś za bardzo kryzysu nie widzę, bo, bo powiem ci, że, że widzę, że ludzie sobie doskonale radzą, więc ten kryzys to jest taki nie wiadomo co, bo po prostu niektóre branże, niektóre branże z powodu tego, że w wielu krajach, w większości chyba krajów, gospodarka jest po prostu. Jest po prostu steno, sterowana ręcznie przez jakieś grupy interesów czy polityków, no to dlatego, jest taka, takie są co chwilę wywrotki. Ale tak czy siak, raczej jakiegoś wielkiego kryzysu myślę nie ma. Nie ma. Na razie jeszcze może nie. A czy będzie trzecia światowa, to to nie ode mnie zależy i niestety tego nie da się przewidzieć. To różni są właśnie ludzie, którzy namawiają do tego typu idei i dla nich ta idea wydaje się ciekawa, bo niektórzy zarabiają po prostu na tym pieniądze, a czy im się to uda? To nie wiadomo. Tego nigdy nie wiemy. Nie wiemy to, tego, jakie będą się działy rzeczy na świecie. Ale wiecie, co wiemy, moi drodzy? Wiemy to, co sami możemy zrobić w tym swoim życiu. I na to mamy wpływ. I na tym się trzeba skupić. I nie wolno pozwolić sobie, Rafał, nigdy, żeby ktoś inny odebrał ci tą radość życia. Żeby ktoś inny odebrał ci optymistyczne patrzenie w przyszłość. Żeby ktoś inny odebrał ci chociaż jeden rok twojego życia. Przemek pyta, czy dzisiaj jest niedziela. No z moich wiadomości przemek wynika, że nie. <laughs> Także chyba jest sobota, nie? Chyba jest sobota, z tego co wiem. <laughs> ale taki dzisiaj, no, live'ik, taka transmisja dodatkowa. Małgosia pisze, dziękuję za szkołę wygranych we wrześniu. Podjęłam decyzję jestem szczęśliwa. Bardzo się cieszę, Małgosiu. Edyta pisze, ja w wieku 40 lat postanowiłam zmienić swoje życie zawodowe i otworzyłam swój pierwszy biznes. Gratuluję, Edyta. Cały czas szkole się w tym kierunku, by być na bieżąco. Uważam, że nigdy nie jest za późno na naukę, bo dopiero się rozkręcam. Co prawda bilo bil forte wjechał, ale nigdy nie czułam się bardziej szczęśliwa i spełniona. Nie wiem, co to jest niestety, bilo bil forte. Moja odwaga pojawiła się dzięki Twoim wykładom i motywacji. Jestem Ci, Krzysiu, dozgodnie wdzięczna. Dziękuję. Dziękuję również, Edyta, że mogłem Ci pomóc, że mogłem Ci pomóc. Dla mnie to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. To, co piszesz, że tak świetnie sobie radzisz, że się otwierasz, że rozwijasz się, że próbujesz nowych rzeczy, to jest naprawdę super wiadomość. Rafał pisze, motoryzacja w UK leży chyba przez elektryki. No, Rafał może leży, no bo jakieś tam głupki podejmują takie, a nie inne decyzje. Na to już nie mamy wpływu, niestety, moi drodzy, bo ja wam powiem tak: no widzicie, wam się stara te elektryki wciskać we wszystkie możliwe otwory, i niestety dlatego większość ludzi się w Polsce przed tym buntuje i nie chce tych elektryków, bo one są nam wciskane, znaczy nam, Wam w Europie, na, na siłę. A tutaj w Tajlandii nikt tych elektryków nie wciska. Tu po prostu. Weszły chińskie firmy, zaproponowały tanie samochody, które mają, słuchajcie, kupuje się tu samochód za 150 tysięcy, na przykład takiej firmy BYD, Build Your Dreams chińskiej, który wygląda fantastycznie, który jeździ przyspiesza jak Ferrari do setki. I, i w dodatku, jeszcze, na no, jako, że tu jest słońce, to ludzie sobie montują panele na dach i za darmo tym samochodem mogą je podróżować. No więc jak taki samochód jest tani, jak jeździ szybko, fajnie, wygodnie i tak dalej, to nawet oprócz tego, że jest chiński, to nikomu to nie przeszkadza. To ludzie po prostu sami z własnej woli te samochody kupują, bo wydają im się one ciekawe i, i, i atrakcyjne. Więc ja jestem też za tym, słuchajcie, żeby właśnie y, ludzie mogli sami po prostu kupować coś, bo jest atrakcyjne, a nie dlatego, bo im jakiś tam urzęda z europejski zakazał czy nakazał. No ale to zostawmy ten temat, to nie o to chodzi dzisiaj. Y, natomiast słuchajcie, o jednej rzeczy chcę Wam powiedzieć, zanim przejdziemy do następnego punktu, to właśnie moi drodzy, mówimy tutaj o tej komunikacji. Popatrzcie, ja do jutra dla Was jeszcze prowadzę. E, prowadzę e, taką promocję na dwa nasze szkolenia: na szkolenie, właśnie dotyczące publicznego przemawiania i komunikacji, czyli to, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale również szkolenia o sprzedaży drugiego. Więc możecie jedno z tych dwóch szkoleń albo obydwa sobie zdobyć za ułamek normalnej ceny. Za ułamek normalnej ceny macie tutaj w promocji, po prostu no, wręcz za grosze, bo słuchajcie, zobaczcie, popatrzcie się te szkolenia. Już wam to pokażę, bo czemu mam nie, nie, nie pokazać. Macie tutaj, moi drodzy, właśnie o to, jest ta strona, jak sobie wejdziecie, wyzwanie 90.pl łamane przez wiosna. To macie tutaj właśnie Uniwersytet, wystąpieni i przemawiania w wersji podstawowej za 470 zł. I tak samo program Mistrz sprzedaży za 570 zł, więc normalnie za ułamek ceny za jedną trzecią, jedną czwartą normalnej ceny możecie sobie zdobyć jedno z tych szkoleń albo obydwa i właśnie poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. I dzięki temu zarabiać więcej. Także jak ktoś z Was nie skorzystał, to jeszcze może to zrobić, ale tylko, no, jak się tam wyczerpią zapasy albo do jutra, maksymalnie. Też Was chcę, słuchajcie, zaprosić dodatkowo na dwa szkolenia, które poprowadzę w tą niedzielę, kochani, w tą niedzielę o godzinie. O godzinie 10 to będzie pierwsze szkolenie o tym, jak zbudować pewność siebie, zupełnie za darmo, więc zapraszam Was serdecznie już jutro. A o godzinie 13 szkolenie o sekretach milionerów, więc będziemy sobie mówić o tym, co właśnie milionerzy wiedzą, czego inni ludzie nie wiedzą. To też o godzinie 13 jutro zupełnie za darmo będzie tu transmisja, więc Was serdecznie zapraszam. Natomiast my lecimy, słuchajcie dalej. Lecimy dalej, popatrzcie się o tych kolejnych umiejętnościach, jak już Wam tu przedstawiłem, zaproszenie do rozwijania się dalej razem z nami, to kolejne umiejętności, popatrzcie się, kolejna rzecz, to jest, to jest podejmowanie ryzyka i odważnych decyzji. To jest coś, o właśnie, tego jutro będziemy o tym mówić, moi drodzy, o godzinie 10 właśnie na tej konferencji odno odnośnie pewności siebie, podejmowania decyzji. No to jutro Was tego będę uczyć właśnie, o czym mówimy. Klaudia pisze o 13, nie będzie żadnej powtórki, nie rozumiem, o co pytasz, Klaudia, będzie szkolenie nadżywe o 13. Natomiast, moi drodzy, popatrzcie się, Natomiast popatrzcie się, moi drodzy, właśnie umiejętność tego, żeby sobie zaufać, żeby sobie zaufać, bo ja wam jutro będę tłumaczyć, że pewność siebie to właśnie zaufanie do samego siebie, to zaufanie do samego siebie, czyli umiejętność podejmowania decyzji, w których nie zawsze wiesz, czy to będzie dobra, czy zła decyzja, czyli umiejętność podejmowania skalkulowanego ryzyka to jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie to to co powiedzieliśmy na początku o te szybko zmieniające się czasy, ponieważ popatrzcie się, no właśnie, im szybciej się różne rzeczy zmieniają, im szybciej idzie do przodu cywilizacja, technologia, różne rzeczy na świecie, to tym bardziej, to tym mniej my mamy informacji w momencie kiedy podejmujemy jakąś decyzję. No na przykład decyzja o tym, czy kupić, czy wynająć mieszkanie. Powiedzmy, że masz jakieś oszczędności, no i, no i jak w dzisiejszych czasach, mieszkania są piekielnie drogie, nie tylko w Polsce, tu w Tajlandii też, słuchajcie, nieruchomości poszły w kosmos po prostu, ceny poszły w kosmos naprawdę, tak samo, zwłaszcza u nas na wyspie, kiedy przyjechało tu bardzo dużo Rosjan w ciągu ostatnich dwóch lat, to, to ceny nieruchomości po prostu na razy dwa poszły, razy dwa, no więc mój dom to pewnie już z 20 baniek będzie wart teraz, jakbym go wystawił na sprzedaż, natomiast, natomiast Teraz podjęcie decyzji. Nie jesteś, powiedzmy, człowiekiem, który ma jakieś oszczędności, ma zdolność kredytową, może wziąć mieszkanie, no i teraz kupić to mieszkanie, jak one są takie drogie, czy poczekać? No i cholera, tego nikt nie wie. Nikt nie wie, bo może się okazać, że za dwa lata będą mieszkania znowu dwa razy droższe, a może będą 20% tańsze. I tego nie wie nikt. Bo to w dużej części zależy właśnie od ręcznego sterowania polityków. Zwem, że w Polsce wszystko się znowu sprzedało przez jakiś tam kredyt 2%. Czyli widzicie, podjęli jakąś politycy decyzję, która tak naprawdę dla gospodarki była niedobra, i dla ludzi też była niedobra. No bo część osób dostała tani kredyt, a cała reszta będzie mieć teraz droższe mieszkania, i plus mieszkania no, będzie ciężko w ogóle kupić. Nie? No więc popatrzcie się, że my jednak w życiu musimy podejmować jakieś decyzje, nie? Kiedyś to mieszkanie czy dom będziesz chciał kupić, nie? I z tego co wygląda, no to coraz mniej mamy informacji. Coraz mniej mamy tych informacji, coraz szybciej się różne rzeczy zmieniają i coraz ciężej nam podejmować te decyzje. Ale trzeba nauczyć się je właśnie podejmować. Trzeba się je właśnie nauczyć podejmować. Podejmować to skalkulowane ryzyko, nie na zasadzie na pałę, nic nie wiem, ale dobra, kurczę, kolega mi polecił jakąś kryptowalutę czy jakiś nowy biznes, to ja w niego wrzucam całe oszczędności. Nie, nie o to chodzi. Ja tutaj podkreślam skalkulowane ryzyko. Czyli skalkulowane ryzyko, czy zmienić pracę, czy zmienić karierę, czy wyjechać do innego miasta, czy wziąć ślub z tą dziewczyną, czy z tym mężczyzną. Popatrzcie się tak samo, młodzi ludzie teraz mają duży problem, żeby podjąć na przykład takie zobowiązanie, jakim jest no, małżeństwo. Coraz mniej tych małżeństw jest. Bo coraz trudniej ludziom podjąć decyzję. A może kurczę ja zmienię zdanie, może, może ona mi się za pięć lat nie będzie podobać, może on nie będzie taki fajny, a może coś mi się odwidzi, to może nie, prawda? Więc moi drodzy, więc moi drodzy, coraz ludziom ciężej podejmować te decyzje. Natomiast słuchajcie, życie polega na podejmowaniu decyzji. Życie polega właśnie na tym, żebyś ty umiał czy umiała podejmować te decyzje. Odważne decyzje. Iść przez życie. Tak, żebyś niczego nie żałował. A czego żałujemy? Żałujemy przede wszystkim tych decyzji, których nie podjęliśmy. Tego przede wszystkim żałujemy. Spójrzcie tak retrospektywnie na swoje życie dotychczas. Czego żałujesz? Nawet jak podje, po, popełniłeś jakieś błędy, nawet jak coś ci się nie udało, żałujesz tego? Myślę, że nie. Napiszcie mi tu, moi drodzy, na czacie. Napiszcie mi na czacie, czy żałujecie, jak nawet wam się coś w życiu nie udało, to czy żałujecie tego, że spróbowaliście? Że nie wyszedł ci jakiś związek, ale spróbowałeś chociaż. Że nie wyszło ci to, że na przykład dziewczyna się nie chciała z tobą mówić, ale spróbowałeś. Nie wyszedł ci jakiś biznes, ale spróbowałeś. Napiszcie mi, moi drodzy, czy żałujecie tych rzeczy, które zrobiliście, czy tych rzeczy, których zaniechaliście, których nie zrobiliście? Tu Tomasz pisze: Tak, dzięki temu stałem się wolny finansowo jako młody chłopak. Ryzykowałem kupnem premium nieruchomości i się udało. Gratuluję Tomek, fantastycznie. Emilia, czasem jestem już bliska podjęcia decyzji, ale jak tylko komuś o tym powiem, a często to ktoś odradzi, tracę motywację. Emilia, to może złych ludzi pytasz o to? Bo ja, jeśli moi drodzy podejmuję jakąś decyzję, to pytam tylko ludzi, którzy faktycznie znają się na czymś tak dobrze albo lepiej ode mnie. Nie pytam losowych ludzi o, o, o rzeczy, na których się nie znają. Więc może trzeba zmienić strategię tutaj, Emilia, w Twoim przypadku? Radek pisze, nie żałuje, ponieważ zawsze można z tego wyciągnąć lekcję. Gosia pisze, czekania na odpowiedni czas. Żałuję nieudanego związku. Niczego nie żałuję, Radek. Michał, ja już zamknąłem dwie firmy, bo nie wypaliły i cisnę dalej. Dużo się nauczyłem. Pięknie, Michał, bardzo się cieszę. Damian, najgorzej jest nie spróbować. Robert, nie żałuję błędów z mojej przeszłości. Ja Wam też powiem, moi drodzy, że błędów w życiu popełniłem mnóstwo, że wiele rzeczy w życiu mi się nie udało, które sobie zaplanowałem. Wiele rzeczy. Ale nie żałuję niczego, bo. Wiecie z czego? Ja najbardziej jestem dumny, nawet nie z tych rzeczy, które mi się w życiu udały. Najbardziej jestem dumny z tego, że spróbowałem. Z tych wszystkich prób, które podjąłem, bo to naprawdę te próby wymagają odwagi. Zauważyliście pewnie w swoim życiu, nie, że czasem trudno jest podjąć tą próbę, właśnie, bo naokoło jest dużo głosów, które ci mówią, nie próbuj, bo i tak ci się nie uda. Bardzo często te głosy płyną z bardzo bliskiego miejsca, czyli stąd, nie? z Twojej własnej głowy. Bardzo często się lękamy. Lękamy się porażki, lękamy się oceny innych ludzi, lękamy się tego, że nasze własne ego. Gdzieś dostanie strzała, po prostu, jak się coś nie uda. I nagle zaczniesz patrzeć na siebie trochę, no, bardziej z pokorą. Tego się ego bardzo boi. Malwina pisze: Myślę, że nie ma błędów, są tylko lekcje. No, trzeba pamiętać też o tym, żeby z tych lekcji wyciągać wnioski, nie popełniać tych błędów, no, ileś tam razy. Natomiast ważnym jest to, żebyście nauczyli się podejmować to ryzyko, bo słuchajcie, ja powiem wam, moi drodzy, no, Popatrzcie się, tak Wam powiem na przykład teraz, że różne decyzje w życiu podejmowałem. Większość moich inwestycji była dobrymi inwestycjami, ale nawet kiedy patrzę na te, które nie były najlepsze, to one właśnie dały mi lekcje, nauczyły mnie czegoś, pokazały mi, którą ścieżką nie iść, albo pokazały mi właśnie, że, że no, nie tyle, że pokazały mi. Dały właśnie takiego strzała bum! mojemu własnemu ego, żebym nabrał trochę pokory. Pamiętam, kiedy dobrze sobie radziłem na giełdzie tajskiej. Na giełdzie tajskiej, słuchajcie, gdzie po roku udało mi się y, zrobić około 20%. Miałem tam zainwestowane sto kilkadziesiąt tysięcy i tam około 30 tysięcy złotych na czysto zarobiłem w ciągu roku na tej giełdzie. I wszedłem wtedy w giełdę, założyłem sobie rachunek maklerski w Singapurze, w SaxoBanku, Wszedłem wtedy tam z kwotą robo 30 tysięcy na start od razu. No, i kupiłem akcję dwóch spółek. Kupiłem akcję, słuchajcie, Twittera. W momencie, kiedy miał go Elon Musk właśnie kupować. Liczyłem na to, że jak on kurczę będzie chciał kupić, no to, to te akcje podrożeją. No taka logika. I kupiłem jeszcze akcję, czego ja tam kupiłem? Chyba Spotify'a, Czy coś takiego. No i moi drodzy, po paru miesiącach z moich 30 tysięcy zrobiło się 20 tysięcy. Straciłem jedną trzecią moich pieniędzy na tej giełdzie. Plus. W momencie, kiedy straciłem te pieniądze, to ja sprzedałem te akcje. I wiecie, co nie żałuję? Oczywiście z punktu widzenia finansowego to nie była dobra decyzja, bo jakbym mnie przytrzymał, to no, Twittera to nie, ale, ale na tym Spotify'u bym wyszedł na plus może. Natomiast y, ja zauważyłem jedną rzecz, że nie dla mnie jest inwestowanie na giełdzie, bo po prostu obniżył się poziom mojego życia. Niezależnie od tego ile nie zarabiałbym tam pieniędzy, to niestety ja jestem, eh, może jestem zbyt emocjonalnym człowiekiem. Właśnie, żeby codziennie mieć taki roller coaster polegający na tym, jak akcje idą w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, to od tego później zależał mój nastrój. No, stwierdziłem, że jednak nie polepsza to mojego życia. Nawet jakbym zarabiał tam pieniądze, to nie polepsza to mojego życia. I wyszedłem z tej giełdy. I od tamtego czasu, od tych dwóch lat, nie ruszałem tej giełdy. Mam tam dalej te 20 tysięcy na rachunku maglerskim, trzymam w tym Singapurze. Może kiedyś zmienię zdanie, ale na razie wyciągnąłem lekcję taką, że po prostu po pierwsze, Krzysiu, nabierz trochę pokory, bo się na tym nie znasz. Nie znasz się na amerykańskiej giełdzie, więc nie kupuj na pałę jakiejś spółki, na których się nie znasz, nie masz pojęcia jak to funkcjonuje. Bo stracisz pieniądze, więc moje ego dostało właśnie pozytywnego strzała na rzecz pokory. A druga rzecz była taka właśnie, że zobaczyłem, że jednak nie polepsza to mojego życia, że czuję się z tym gorzej, że wolę nieruchomości, że na nieruchomościach świetnie sobie radzę. I na przykład kupiłem ziemię w tamtym roku, ziemię, na której no, jakbym ją dzisiaj sprzedał, to już bym był 100 albo 200% do przodu. Krzysztof pisze: najgorszy czas w życiu to ten stracony. No tak, Krzysztof, no coś w tym jest, co powiedziałeś. Dobra, idąc dalej, popatrzcie się moi drodzy, kolejnej rzeczy, której my powinniśmy się nauczyć. To jest klonowanie siebie samego dzięki technologii. <laughs> Popatrzcie się, i nie chodzi mi tu o klonowanie takie, żebyśmy po prostu tworzyli swoje kopie, bo to jeszcze nie ten czas i nie miejsce. Pewnie ludzie zaczną to w pewnym momencie robić. Już potrafią tam klonować tkanki, i tworzyć jakieś sztuczne narządy, z tego co widziałem, drukować sztuczne narządy. Chyba był jakiś już pierwszy przeszczep nawet takiego sztucznego narządu u człowieka. Natomiast to nie o tym klonowaniu to mówimy. Mówimy o tym, żeby nauczyć się właśnie, w jaki sposób pomnażać swoją wartość dzięki technologii. Popatrzcie się, moi drodzy. Ja stworzyłem tą aplikację do nauki języków Lingling, której być może część z Was używała. To jest właśnie ta aplikacja, popatrzcie się. Tak wygląda. O, tu jest, pyk. Tak wygląda właśnie nasza aplikacja do nauki języków Lingling. Tu jest, proszę, nauka, cyk, można się uczyć właśnie słów różnych języków. I... Te, z tej aplikacji korzystało, ona odniosła bardzo duży sukces, zarobiła bardzo dużo pieniędzy dla mnie. Kilka milionów osób na całym świecie używało tej aplikacji. I to jest właśnie wykorzystanie, klonowanie siebie do, przy wykorzystaniu technologii. Bo ja mógłbym na przykład, jeśli chciałbym ludzi uczyć języka, to mógłbym na przykład prowadzić z kimś no, korepetycję. Ale w ten podczas takiej korepetycji, jedną, może maksymalnie kilka osób na raz mogę uczyć i tyle. A dzięki temu, że stworzyłem aplikację, zastosowałem w niej odpowiednie algorytmy, to naraz kilka milionów osób mogło z tej aplikacji korzystać. To jest to samo, co ja teraz robię. Popatrzcie. Dzięki temu, że mamy taką technologię, to ja mógłbym tutaj, nie wiem, zebrać trzy osoby, żeby przyleciały do mnie do Tajlandii, albo ja bym przyleciał do Polski, ileś tam osób zebrał, i mógłbym do was, y, dla was y, poprowadzić jedno szkolenie. A dzięki temu, właśnie, że mamy tą technologię, to nas jest teraz tutaj, popatrzcie się, jest nasz 120 osób prawie na Facebooku, 120, 130 prawie osób na YouTubie, jest tam, widzę, 14 osób na tym Twitterze. Więc popatrzcie się, prawie 300 osób jest tutaj, które. Które z różnych miejsc na świecie, bo skąd jesteście? Słuchajcie, napiszcie mi tu na czacie, moi drodzy, skąd jesteście? Z jakich krajów czy z jakich miast w Polsce dzisiaj przybyliście właśnie na to nasze spotkanie? Bo dzięki temu, właśnie, że mamy tą technologię, ja mogę dotrzeć do pewnie różnych, zaraz się przekonamy o tym, ale do różnych miejsc na świecie równocześnie, spotkać się z Wami, spotkać się z Wami i będąc tutaj w swoim domu na tropikalnej wyspie w Tajlandii. Więc to jest właśnie to, o czym mówię i tego się trzeba nauczyć, bo wiele różnych Waszych, słuchajcie, umiejętności moglibyście właśnie, no, raz, że zastosować dla pomocy większej ilości osób, a dwa, że moglibyście więcej na tym po prostu zarabiać. No, popatrzcie, jest tu Włocławek, jest Świdnica, Szczecin, jest Jostruda, Jelenia Góra, Dublin, Ostr Reading, Jawożno, Abingdon sporo, UK jest, proszę bardzo, jest i Włocławek, jest i Skoczów, Wrocław, Katowice, Sztokholm, Frankfurt, Chicago, Gdynia, Wrocław, Kielce, popatrzcie, no różne miasta, różne państwa, prawda, a możemy się właśnie dzięki temu tu spotkać. Dzięki tej technologii, której jeszcze spokojnie można powiedzieć, że 10, 15 lat, no może 10 lat temu to już była w pewnym sensie, ale jeszcze 15 lat, 20 lat temu to nie było takiej technologii, żeby można wygodnie po prostu się tu spotkać z tak wielką ilością osób z całego świata. Nie było nawet łącz internet które by to pozwoliły w takiej jakości. Robert pisze Krzychu, co byś polecił sobie z kapitałem ponad 200 tysięcy złotych w wieku 26 lat, ale za bardzo nie wiem, jak to wykorzystać. 5 lat za granicą odkładane i brak pomysłu. Robert, przede wszystkim, pierwsza rzecz, masz 26 lat. Najlepszą inwestycją będzie inwestycja w Ciebie, więc ja bym zainwestował część tych pieniędzy w Ciebie. Znaczy, żebyś Ty zainwestował w siebie <laughs> w swoje umiejętności. Bo jeszcze przez długi czas będziesz ty najlepszą maszynką do zarabiania pieniędzy. Popatrzcie, 200 tysięcy złotych, no obecnie możesz zainwestować w miarę bezpiecznie na 10% no w jakąś nieruchomość, może na giełdzie ci się uda to 10% zrobić w jakichś tam spółkach dywidendowych, więc z 200 tysięcy złotych, popatrz, Przeliczmy sobie to. Jak, jeśli masz 1%, 10% rocznie, nie? to masz 20 tysięcy rocznie. 20 tysięcy na 12 miesięcy daje ci, kolego, 1700, niecałe 1700 zł miesięcznie. Czyli nawet inwestując te pieniądze w miarę dobry i bezpieczny sposób, to nie jesteś w stanie nawet się z tego utrzymać. Natomiast, jeśli ty zdobędziesz fajne umiejętności, to możesz zacząć zarabiać 2, 5, 10, 15, 20, a może i 50 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli popatrz się, dalej ty, dopóki nie masz jeszcze powiedzmy 500, tyś, 500 tysięcy, miliona, kilku milionów, to dalej najlepszą inwestycją cały czas jest inwestycja w ciebie. Więc uwierz w siebie, postaraj się właśnie działać tak, żebyś to ty jak najwięcej zarabiał. Oczywiście, część z tych pieniędzy możesz właśnie w coś zainwestować. I co ja bym zrobił? No, 200 tysięcy to jest znakomita kwota, że już można kupić nieruchomość posiłkując się kredytem w banku. Więc ja bym za na przykład 150 tysięcy, 160, 170 tysięcy, bym kupił jakieś mieszkanie na kredyt, wynajął je od razu, tak żeby ktoś, kto wynajmuje ode mnie to mieszkanie, spłacał ten kredyt, a za resztę kwoty po prostu bym znalazł taką ścieżkę właśnie doskonalenia samego siebie. Żebym zaczął zarabiać coraz więcej pieniędzy. I ja bym to zrobił. Natomiast co ty zrobisz, no to ty już musisz tutaj podjąć decyzję. Basia pisze, Krzysiu, ma rację dwa i pół roku temu zainwestowałem w moją naukę i dziś mam zawód, który będę wykonywać na emeryturce. Bardzo się cieszę, Basiu. Bardzo się cieszę, że właśnie tak doskonale sobie radzisz. Super, widzę tu jeszcze wiele miast, innych: Gdańsk, Gruda, Śląska, Dramel, Mysłowice, Katowice, Holandia, Warszawa, Szczecin. Znakomicie, moi drodzy. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze raz chcę wam przypomnieć, że macie dwa nasze bardzo fajne kursy za ułamek ceny tylko do jutra w promocji. Więc kto z Was jeszcze nie skorzystał, to możecie sobie skorzystać, właśnie, żeby podnieść swoje kwalifikacje. Ale tak samo chcę wam przypomnieć, że jutro poprowadzę dla Was dwa szkolenia o godzinie 10 i o godzinie 13. A słuchajcie, sięgając tutaj do tematu, właśnie o którym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z kolegą, z kolegą tutaj, który zapytał: Poczekajcie, poczekajcie, jak miał na imię tutaj Robert, właśnie, z Robertem, to moi drodzy, kolejna bardzo ważna umiejętność to jest umiejętność właśnie inwestowania. Umiejętność inwestowania. Umiejętność tego, żeby zapewnić sobie finansową przyszłość, bo moi drodzy, spójrzcie na tych ludzi, którzy siedzą i rządzą Polską. Ale nie tylko Polską, w innych krajach też to wygląda śmiesznie. Paweł tutaj doradza, żeby kupić Bitcoin i za 5 miesięcy trzy razy tyle. Paweł, czy jesteś w stanie mi to zagwarantować? Bo jesteś, jak jesteś w stanie mi to zagwarantować, że bitcoin za 5 miesięcy będzie wart trzy razy tyle, a nie spadnie znowu na poziom na przykład 5 tysięcy złotych, znaczy dolarów, i jesteś to w stanie zagwarantować i położyć na to pieniądze, czyli na przykład dać pod zastaw, swoje mieszkanie. To Paweł, zrobimy tak. Ja dam Ci milion złotych teraz. Tym zyskiem trzykrotnym podzielimy się pół na pół, ale ty mi też zabezpieczasz ten milion swoim mieszkaniem. Bo jak nie pójdzie bitcoin trzy razy do góry, to ty mi dajesz mieszkanie. Jak pójdzie, to masz połowę z tego zysku z mojego miliona. Dobra, Paweł? Bo takich doradców internetowych, właśnie co przewidują przyszłość ze szklanej kuli, to jest mnóstwo. Natomiast żaden z nich nie jest w stanie położyć pieniędzy za swoimi słowami. Więc bardzo bym prosił, żebyś ludziom nie mącił w ten sposób w głowie właśnie, jeśli chodzi o polecanie różnych inwestycji, bo akurat Bitcoin teraz jest najdroższy w historii, więc kupowanie go na górce to nie jest najlepsza strategia. No, natomiast, natomiast, no właśnie, ja mówię, ja mogę milion tutaj wrzucić. Tylko ty mi to zagwarantuj, jak jesteś taki pewien, że tak będzie. A ja ci sprawię, że będziesz mieć, no, z, z połówki z tego miliona będziesz mieć trzy razy tyle, czyli ty zarobisz z tego półtora miliona. Nie ma problemu. Natomiast moi drodzy, no właśnie, więc ja. No to Paweł nie ma problemu. Napisz do mnie maila, proszę bardzo, info ma wyzwanie 90. .pl. Mam nadzieję, że masz nieruchomość, którą u notariusza po prostu położysz jako zastaw właśnie pod ten mój milion, nie? No bo ja pieniędzy tracić nie będę. Mówię, mogę być tutaj inwestorem. No. Robert pisze jeszcze tutaj dzięki za odpowiedź. Oglądam twoje filmy od czasu technikum, około 6 lat na YouTube i staram się z tej darmowej wiedzy korzystać, borykałem się wtedy z dużą nerwicą lękową, którą już dzisiaj jakoś ogarniam, ale chciałem tylko powiedzieć, że jak ktoś chce to wyciągnie dużo z samego twojego YouTube'a, ja się nauczyłem właśnie między innymi oszczędzania z twoich darmowych filmów. No ale pomyśl teraz Robert, w takim razie jak tak dużo wyciągnę z moich darmowych filmów, a w nich może jest 5% tej wiedzy, którą ja przekazuję w moich szkoleniach, to pomyśl jakby twoje życie wyglądało, jakbyś na przykład przerobił wyzwanie 90 dni. No, taką myśl Ci, taką zostawiam, nie? Ale Andro pisze, chyba się trochę przytyło. Nie, ale Andro, akurat mi się trochę schudło. Także, także nie trafiłeś, bo akurat mi się schudło ostatnio. No, yy, będzie Pan robił wywiady z wartościowymi ludźmi na kanale? Nie wiem, może się uda. Yy, to Ty napisz, Paweł, ja Ci podałem tutaj maila. Yy. Ja, ja jestem przekonany na 99,9%, że jednak nie podejmiesz takiego, takiego zakładu, więc, więc wybacz, ale ja nie będę tracić tu czasu na zajmowanie się właśnie tego typu sprawami. Ja ci dałem możliwość. Natomiast moi drodzy popatrzcie, idąc dalej, to jest właśnie umiejętność inwestycji. Tak, wam mówię, no widzicie, jacy ludzie po prostu rządzą w Polsce czy w innych krajach. Nie są to powiedzmy, nie jest to elita żadna, nie jest to elita intelektualna, nie jest to elita moralna i nie są to na pewno ludzie, którym warto zaufać i powierzyć cokolwiek, a zwłaszcza swoją własną przyszłość. Ja, moi drodzy, zdawałem sobie z tego sprawę już w wieku 18 lat, dlatego nigdy nie liczyłem na żaden zus, na żadną emeryturę. Nie liczyłem na to, że ktoś mi coś po prostu zagwarantuje. Wiedziałem, że jeśli chcę mieć w przyszłości fajne i wygodne życie i jeśli chcę sobie dobrze radzić po prostu w tym życiu i nie musieć harować do końca swoich chwil, to muszę sam zadbać o swoje finanse i swoją przyszłość. I dlatego na przykład, moi drodzy, ja konsekwentnie kupowałem różne nieruchomości. Mam tutaj w Tajlandii pięć mieszkań pod wynajem, w Polsce dwa mieszkania pod wynajem kupiłem, ostatnio też troje ziemi, mam dwie wille, także większość swoich pieniędzy ulokowałem w nieruchomości, zresztą Wam mogę pokazać, tutaj proszę bardzo o, tu możecie zobaczyć sobie te moje nieruchomości, tak Wam powiedziałem, ja jestem bardzo transparentny, zresztą jakby się ktoś z Was wybierał tutaj na wakacje do Tajlandii, to możecie sobie wynająć te moje nieruchomości właśnie poprzez Airbnb, tu Wam wrzucę linki, proszę bardzo, możecie zobaczyć jak to wygląda, natomiast, natomiast Ważnym jest też to, żebyście Wy potrafili zagwarantować sobie właśnie swoją własną przyszłość. Nauczyli się tego, jak inwestować, bo wcale to nie jest jakieś super trudne. Ja nie mówię tutaj oczywiście o jakichś tam skomplikowanych instrumentach finansowych, ale samo to na przykład, żeby nauczyć się, jak radzić sobie z tymi nieruchomościami, czy z jakimiś funduszami i tak to jest sprawa, moi drodzy, którą każdy powinien, no człowiek, który chce właśnie zacząć, nie, nie tyle zacząć, który chce mieć wygodne i fajne życie i kiedykolwiek być trochę wolnym człowiekiem. To, to jest umiejętność, którą po prostu trzeba zdobyć, nie? Którą trzeba zdobyć. Paweł pisze, jak zaczynałeś, skąd miałeś na te nieruchomości pieniądze? Paweł, zarobiłem sobie. Ja w swoim życiu stworzyłem 15 firm i pieniądze właśnie, które zarobiłem, inwestowałem w nieruchomości. Robert pisze, ja postanowiłem i zapisuję się na drugie studia, ponieważ w tym roku skończyłem 36 lat. No to Robert, yy, trzymam kciuki. Emilia pyta, kiedy wybierzesz się do Polski? Emilia, wybieram się do Polski w sierpniu tego roku. Pewnie na dwa miesiące z moją żoną przyjedziemy, bo... Chcę bardzo dużo czasu spędzić ze swoją rodziną i z przyjaciółmi i z Wami też i z Wami. Zobaczycie, będzie możliwość, żeby się też ze mną spotkać. Joanna, bardzo proszę o poradę, jak odnaleźć swoje powołanie. Bardzo chcę być. Niezależna, chcę się uczyć i rozwijać, jestem gotowa. Brak mi pomysłu, ale wiem, i czuję, że mogę. Czuję, że mogę dzięki tobie, ale wciąż brak mi odwagi. Jasiu, wejdź sobie na stronę naszą wyzwanie90.pl. Załóż sobie konto i tam dostaniesz ode mnie 3 dni programu za darmo. I w dniu drugim programu masz bardzo cenne ćwiczenie, które właśnie ludziom pomaga odkryć, co chcą w życiu robić. Bardzo cenne ćwiczenie, także polecam Ci właśnie. Polecam Ci wejść sobie po prostu na tą stronę i skorzystać z tego. Być może właśnie to ćwiczenie pomoże Ci znaleźć to, co chcesz robić. Emilia, do jakiego miasta? No oczywiście do Krakowa, mojego kochanego, przyjadę. No, natomiast my lecimy dalej. Słuchajcie, moi drodzy, niedługo będziemy musieli kończyć, bo mój laptop tutaj, niestety nie wziąłem sobie ładowarki, a widzę, że z mojego gabinetu, a niestety ma tylko 8%, więc, więc a mam tam kable poprzypinane, więc teraz jej nie mogę przynieść. Chyba, żebyście poczekali chwilę. No ale i tak już mamy godzinę, to, to będziemy niedługo kończyć, słuchajcie. Natomiast, jakby nagle urwało tą transmisję, to po prostu, moi drodzy, nie, nie potraktujcie tego jak angielskie wyjście. To po prostu mój laptop może się w pewnym momencie wyłączyć. No ale spróbuję jeszcze pogadać troszeczkę dla was, zanim się to stanie. Więc, tak jak mówię, umiejętność inwestowania, umiejętność zbudowania sobie inteligencji finansowej, to są rzeczy absolutnie podstawowe. To jest coś, co musicie się nauczyć. Nie uciekniecie przed tego. Przed, przed tym, przepraszam. Nie da się przed tym uciec. Pieniądze są ważne w naszym życiu. Są ważne. I każdy, kto mówi inaczej, jest po prostu albo hipokrytą, albo kłamie, albo jest totalnym ignorantem. Albo może żyje na garnuszku rodziców i nie zdaje sobie sprawy z tego, że ktoś mu to jedzenie pod nos podkłada i za nie płaci. Natomiast, żeby właśnie utrzymać siebie, żeby utrzymać swoją rodzinę, żebyśmy mogli, słuchajcie, funkcjonować, moi drodzy, szczęśliwie i przede wszystkim mieć jakąkolwiek jakikolwiek poziom wolności, to właśnie potrzebujemy tych pieniędzy i trzeba je ogarnąć. Sabina, czy można się spotkać indywidualnie? No jutro możesz na przykład, jeśli potrzebujesz konkretnej rady Sabina, jutro na szkoleniu też będę odpowiadać kompleksowo na Wasze pytania. Także zapraszam Cię o 10 i o 13 dwa szkolenia za darmo jutro dla was poprowadzę. No, natomiast słuchajcie, przygotowałem jeszcze sporo punktów, natomiast już widzę, że mój laptop tutaj miga mi po prostu, że zaraz się wyłączy. Także myślę, że na dzisiaj tyle wam przekażę. Jeszcze wam chciałem opowiedzieć o tym, żeby na przykład być w zgodzie ze sobą, ustalić sobie jasne cele, o tym na przykład, żeby obiektywnie podchodzić do świata, nauczyć się właśnie selekcjonować informacje dotyczące świata, bo dzisiaj jest bardzo dużo manipulacji i propagandy ze wszystkich stron, umiejętnie podejmować właśnie dobre decyzje, kreatywnie rozwiązywać problemy, zrozumieć potrzeby innych ludzi, którzy są dookoła ciebie, odpowiednio wybierać priorytety w swoim życiu, zachować równowagę w życiu. Jak widzicie, wiele punktów moi drodzy przygotowałem, ale mój laptop niestety już się kończy. Także następnym razem Wam o tym opowiem. Słuchajcie, o jeszcze dodatkowych rzeczach. A na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. No i do zobaczenia jutro, moi drodzy. Do zobaczenia jutro o godzinie 10 i o 13. Dwa fantastyczne szkolenia. Koniecznie bądźcie na nich, ustawcie sobie przypomnienia w telefonie, bo będzie się działo. Do zobaczenia. Cześć, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Papa! Pa.